Witamy w nowym programie Katolickim Źródło. Mamy nadzieję, że na stałe zagości on w naszej telewizji, oczywiście w Państwa domach. Dziś chcemy się przenieść na kontynent afrykański i zaprezentować inicjatywę Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Akcji Katolickiej na rzecz misji w Namugongo w Ugandzie. Charakterystyczny rytm i śpiew, bujna przyroda. Niezwykłe widoki Afryki zachwycają przybyszów. Jednak ten wielki kontynent zamieszkały przez ponad 760 milionów ludzi trapi wiele problemów. Dziesiątkujące ludność choroby, głód, wojny, wszechobecna bieda. 2 miliony dzieci umiera przed ukończeniem pierwszego roku życia. W absolutnym ubóstwie żyje 46% mieszkańców. Nierozwiązane konflikty w Sudanie, Angolii, Ruandzie spowodowały miliony uchodźców, których sytuacja jest dramatyczna. Jednym z najtrudniejszych problemów jest los najmłodszych mieszkańców Czarnego Lądu. Podczas gdy w naszej części świata dzieci są zadbane, najedzone, korzystają z internetu, ich rówieśnicy w Afryce są głodni, zaniedbani, pozostawieni bez opieki i środków do życia. Nieustannie walczą o przetrwanie. Coraz częściej mieszkają na ulicach czy w obrzydliwych slumsach, na obrzeżach miast, a o szkole mogą tylko marzyć. Dzieci krajów rozwiniętych chodzą do szkoły, zdobywając wiedzę, natomiast w Afryce 4 na 10 dzieci nie chodzi do szkoły. Te, które nie mają takiej możliwości, ciężko pracują, żeby zarobić na utrzymanie swoje i rodziny. Tej sytuacji chcą zaradzić polscy salezjanie pracujący w Namugongo. Do realizacji ich misji niezbędne jest jednak wsparcie ludzi o wrażliwych sercach. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i Akcja Katolicka są inicjatorami pomocy dla chłopców ulicy z Ugandy, którymi opiekują się polscy księża salezjanie. Pragną stworzyć tym, którzy utracili dom rodzinny, nowe, bezpieczne miejsce, w którym mogliby nie tylko zamieszkać, ale zdobyć poczucie bezpieczeństwa i doświadczyć miłości. Misjonarze chcą też stworzyć szkołę podstawową i zawodową, która da chłopcom szansę na lepsze życie. Misja początkowo planowana na 60 osób ma już 128 mieszkańców, a kolejni wciąż przybywają. Zapraszam do włączenia się w dzieło Wielkopostne Ofiary Serca. Jest to inicjatywa Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, jak również Ojców Salezjanów, którzy prowadzą ośrodek misyjny w Ugandzie, aby wesprzeć duchowo i finansowo dzieci, tak zwane dzieci ulicy, sierot i półsierot w Ugandzie. Jest to dla nich szansa na to, aby mogły lepiej żyć i mieć to życie szczęśliwe. Zapraszam właśnie do wsparcia finansowego ośrodka, dokładnie mówiąc domu misyjnego w Ugandzie, gdzie obecnie mieszka 128 dzieci. Jest to dla nich szansa na rozwój i na lepsze życie. Salezjanie pracują w 129 krajach świata, często bardzo odległych i egzotycznych. Kambodża, wyspy Samoa, Mozambik, Sudan, Mongolia to tylko niektóre z nich. W Zielonej Górze gościliśmy księdza Stanisława Rafałko, dyrektora Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie i księdza Marka Kowalskiego, misjonarza pracującego od 16 lat w krajach anglojęzycznych. Była obecna także wolontariuszka Kasia Wnuk, która pracowała na misji w Kenii. Goście gorąco zachęcali do włączenia się w inicjatywę Wielkopostnej Ofiary Serca i podkreślali, jak bardzo potrzebna jest nasza pomoc dzieciom Afryki. Ta inicjatywa może być takim również znakiem owocnego przeżywania okresu Wielkiego Postu przez nas tutaj żyjących w Polsce i w ten sposób poczuwać się również jako misjonarze na odległość. Niekoniecznie musimy wyjeżdżać, ale będąc tutaj możemy, współpracując z misjonarzem, pomagać tam najuboższym dzieciom i młodzieży. Salezjanin ojciec Ryszard doskonale zna swoich podopiecznych, którzy w życiu doświadczyli wielu cierpień.
Jesteśmy w Namugongo, miejscu męczenników ugandyjskich. Jest to dom przeznaczony dla chłopców ulicy, sierot, półsierot. Szczególnie półsierot, gdzie została tylko mama i nie daje sobie rady, albo chora jest też. Są to zwykle przypadki choroby AIDS. Przypadki znalezienia się na ulicy były różne. Albo rodzice wyrzucili z domu, albo macocha, druga żona ojca, nie zaakceptowała dzieci z pierwszego małżeństwa i po prostu nie dawała jeść, nie dawała miejsca do spania. Wtedy wybrali jedyne miejsce dla siebie, ulica. A z ulicy poprzez siostry zakonne, księży, my sami również, poprzez rozmowę, zachęcanie do tego, żeby się uczyli, do szkoły chodzili, znajdują się w naszym ośrodku, który staje się ich drugim domem, gdzie mogą spać, gdzie mogą jeść, gdzie mogą się bawić. To jest właściwie całodzienne wyżywienie dla całej rodziny. Się nazywa Boga. I to jest taki. Ugali. Boga, Wasabba. Dla wszystkich tych dzieci. To właśnie to je. O. Mają duże brzuszki takie. Mają takie właśnie wypukłe brzuszki, dlatego że tu są tylko robaki właściwie. Tu nie ma nic. Nie ma nic jedzenia. Tu mamy przypadki dwóch chłopców, którzy też znaleźli się na ulicy. Jeden z nich sierota. Rodzina bracia, ojca czy matki nie chcieli go zaaprobować, znalazł się na ulicy. Takie było dość sporo czasu na ulicy, około 3 lat. Nie chciał do szkoły chodzić. No, udało nam się go zmusić, zachęcić i do szkoły chodzi. Drugi przypadek mamy tutaj. Chłopca, który uciekł z domu ze względu na macochę. Na ulicy spał różnie. Jego domem był karton. W nim spał, a w czasie deszczu, jak się mi pytali, co robił w czasie deszczu, worek foliowy z materaców, przykrywał się tym workiem. No i tak przeszedł. On nie był długo na ulicy, także jest trochę cywilizowany. Ulica w niego tak mocno nie weszła, ale kiedy usłyszał słowo chcecie się uczyć na ulicy od nas, wtedy od razu z chęcią przyjechał tutaj do ośrodka, chodzi do szkoły. Takim problemom może zaradzić adopcja na odległość. Środki finansowe przekazywać można jednorazowo w dowolnej kwocie lub można podjąć adopcji grupowej polegającej na podpisaniu deklaracji i comiesięcznej wpłacie 30 zł przez okres przynajmniej 1 roku. Taki ja i taki ty może taki być. I to Boga Boga, ty nie może taki. O Boga Boga, ty koty samego. Taki ja i taki ty może taki być. Taki ja i taki ty może taki być. Taki ja i taki ty może taki być. A se duży. To jest wynik nauki naszych wolontariuszy. W czasie wakacji tutaj przebywało 3 wolontariuszy z Polski, nauczyli ich śpiewać po polsku. Misyjne dzieło adopcji na odległość, jak widzimy, przynosi wspaniałe owoce. Chociażby tutaj na przykładzie dzieci ze szkoły Bombo Namaliga. Z tego miejsca w sposób szczególny pragnę raz jeszcze w imieniu własnym i tych dzieci, księdza Jana, wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy włączyli się do tego pięknego dzieła pomocy dzieciom. Dajmy dziecku szansę nauki. Pod tym hasłem prowadzimy to misyjne dzieło adopcji na odległość. To, że te dzieci są uśmiechnięte, szczęśliwe, to dzięki Wam. Dzięki temu, że dzielicie się z nimi tym, czym co sami posiadacie. I niech Chrystus Wam wszystkim za to dobro wynagrodzi. Pragnieniem misjonarzy jest także utworzenie łańcucha 2000 kochających serc osób z Polski, chętnych do systematycznej pomocy, aby pragnienie utworzenia nowego domu i szkół mogło się urzeczywistnić. Może włączyć się każda osoba, instytucja, zachęcamy także szkoły. Jest to szczególna forma pomocy konkretnym osobom.
Projekt ten polega na utworzeniu takich łańcucha 2000 serc, czyli osób, które zobowiązują się do wspierania tych chłopców ulicy przez minimum rok czy przez 2 lata, wysyłając co miesiąc kwotę minimum 30 zł. W ten sposób ten ośrodek tam mógłby rozwijać się, a dzieci miałyby zarówno na wyżywienie, jak na ubranie, jak i na szkołę. Wystarczy wysłać deklarację zobowiązania i wysyłać potem pieniążki na konto Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie z dopiskiem Wielkopostna Ofiara Serca. Salezjanie od 2002 roku prowadzą Centrum Wolontariatu. Międzynarodowy Wolontariat Don Bosco skupia młodych ludzi, którzy pragną nieść pomoc, poświęcić swój czas na służbę biednym i potrzebującym na całym świecie. Międzynarodowy Wolontariat Don Bosco, działający przy Salezjańskim Ośrodku Misyjnym w Warszawie, w tym roku, w kwietniu, będzie świętował 5-lecie swojej działalności. Jest to młoda organizacja, ale w ciągu tych 5 lat już ponad 30 wolontariuszy wyjechało na misję, przynajmniej na rok, do różnych krajów afrykańskich, latynoamerykańskich. Wolontariusze pragną część swojego życia podarować dzieciom i młodzieży w ubogich krajach misyjnych. Dotychczas 31 wolontariuszy wyjechało na co najmniej rok do pracy misyjnej w Kenii, Ugandzie, Peru, Zambii. Wyjazd na misję poprzedza specjalistyczne przygotowanie. Już zgłaszając się do Ośrodka Salezjańskiego w Warszawie, który wysyła wolontariuszy, tam przed wyjazdem jest przygotowanie roczne, co najmniej roczne, więc to nie jest tak, że ktoś, kto bardzo chce, zgłasza się i na przykład w przyszłym tygodniu już może jechać. Tu w ośrodku jest możliwość spotkania się czy z misjonarzami, czy z wolontariuszami, którzy już wrócili i dzięki temu może się lepiej przygotować. Powinien dobrze znać język kraju, do którego jedzie, przynajmniej ten oficjalny. Tam też w ośrodku o wszystkim zostanie poinformowany, czy się zaszczepić, przeciwko jakim chorobom. Co trzeba by było przygotować, czy gry, czy zabawy, to też zależy, do jakiej placówki pojedzie i tak naprawdę co będzie tam robił. A powinien pamiętać, że jadąc tam nie będzie sam, że wszyscy tu, którzy zostają, są z nim tak naprawdę, bo i to się czuje. W czasie studiów usłyszałam o możliwości wyjazdu na misję, a że tak naprawdę po skończonych studiach nie chciałam jeszcze iść do pracy, to wydała mi się bardzo dobra okazja do tego, by jeszcze coś zrobić, by tak naprawdę wykorzystać ten czas, który mam teraz po studiach, kiedy jeszcze coś mi się chce. Po prostu chciałam coś jeszcze zrobić więcej. My byłyśmy na pustyni. Tam ludzie nadal żyją w warunkach bardzo prostych. Domki mają zbudowane z patyków, pokryte są skórami. Tam nie ma ani prądu, ani gazu, nie ma światła. Tak naprawdę nie ma wyposażenia domu też. Mają to, co jest w środku, czyli nie zawsze jest to łóżko, śpią na skórach. Proste naczynia, które są zazwyczaj podwieszone do patyków i mają siebie nawzajem. Dzięki temu, że żyją w osadach, żyją w rodzinach, trzymają się razem, to dzięki temu cały czas tam żyją i mogą przetrwać, a warunki nie są łatwe. 40 stopni zazwyczaj przez cały rok, słońce palące. Nie ma możliwości uprawiania żadnych roślin, żadnych warzyw, owoców. Z tego, co się utrzymują, to zwierzęta. Ja na co dzień pomagałam w przedszkolu, które prowadzone było przez misję. Druga Kasia pomagała i była odpowiedzialna tak naprawdę za szkołę, która powstawała wtedy przy misji. Poza tym uczyłyśmy też w szkole podstawowej plastyki i katechezy. Organizowałyśmy różne zabawy dla dzieci i tych, które były w internacie w ciągu roku szkolnego i tych, które z miasta, tak można powiedzieć, przychodziły do ośrodka, do oratorium. Ksiądz Marek Kowalski jest misjonarzem pracującym od 16 lat w krajach anglojęzycznych. Doskonale zna realia, z jakimi zmagają się duchowi synowie świętego Jana Bosco. Te kraje cierpią niekiedy głód, na przykład różnych kataklizmów,
choroby, które dotykają tych ludzi. Ponadto wydaje mi się, że kraje afrykańskie w dalszym ciągu, mimo że odzyskały niepodległość, to jednak są wykorzystywane jako te kraje słabsze, kraje trzeciego świata. Dlatego też misjonarze nie tylko ewangelizują, ale również służą pomocą, może tym ludziom tam mieszkającym, którzy borykają się z wieloma problemami. No przede wszystkim problem oświaty. Wydaje mi się, że to jest najważniejszy problem, jaki dotyka Afrykańczyków, ludzi młodych. Wydaje mi się też, że to jest najlepsza forma pomocy danemu krajowi poprzez umożliwienie tym ludziom zdobywania wykształcenia. Wówczas nie podajemy im rybę, gotową rybę, prawda, tylko dajemy im do ręki wędkę, a to jest bardzo ważne, żeby nie podać coś, co oni wezmą i może wkrótce zapomną o tej rzeczy im danej, prawda, ale wykształcenie to jest sprawą bardzo ważną, dlatego że dajemy im możliwość wzrastania, dojrzewania, rozwijania swojego intelektu, który drzemie, czy drzemał w nich, prawda, to są ludzie bardzo zdolni, potrafią być bardzo zdolnymi ludźmi. I kiedy damy im wykształcenie, to ci ludzie później, kiedy już osiągną dojrzałość, niekiedy zajmują wysokie stanowiska gdzieś tam w rządzie, prawda, czy w urzędach powiatowych, gminnych, oni sami próbują zmieniać sobie kraj na lepsze. Po prostu wtedy starają się i rozumieją doskonale swoją sytuację, że mogą oni sami pomagać swojemu krajowi, nie tylko oczekiwać na jakąś doraźną pomoc w postaci jakichś darów, prawda, ale również sami starają się pomóc swojemu krajowi i poprawiają byt swoich ziomków tam żyjących na czarnym kontynencie. Miałem okazję pracować z dziećmi ulicy w Nairobi podczas moich studiów teologicznych w aspekcie kultury afrykańskiej. No więc wiem, jak bardzo ci ludzie cierpią, jak oni potrzebują pomocy i jak chcą być normalnymi ludźmi, wrócić do normalnego życia, tylko trzeba im stworzyć odpowiednie warunki. Mówię tutaj o wielkiej potrzebie zaangażowania wszystkich ludzi. Od tego nie powinniśmy być zwolnieni, a przede wszystkim właśnie chodzi o tą modlitwę. To musi być głęboka, wytrwała modlitwa w intencji misji, w intencji misjonarzy, w intencji wolontariuszy, którzy wyjeżdżają tam, żeby bezpośrednio móc pracować z tymi ludźmi. Myślę, że nawet ludzie tak tutaj w Polsce mieszkający nie zdają sobie sprawy, jak wielką potrzebą i jak wielkim skarbem dla każdego misjonarza jest modlitwa. Myślę, że poprzez modlitwę ludzi oddanych tutaj misjom w Polsce, myślę, że ci ludzie niejednokrotnie, niejednego misjonarza czy misjonarkę uratowali od odejścia nawet, bo misjonarze, misjonarki, nasi wolontariusze spotykają się z przeróżnymi problemami. Jest naprawdę niekiedy trudno zrozumieć daną sytuację, prawda? Pogodzić się z tą sytuacją tam i nawet myślę, że w niejednej głowie misjonarza czy misjonarki zrodził się pomysł może odejścia albo wyjazdu z danego kraju, udania się do powrotu do ojczyzny, prawda? Ale właśnie modlitwa ludzi zaangażowanych w misję poprzez pomoc duchową na pewno niejednokrotnie powstrzymała, dała możliwość pozostania w danym kraju i pracy, jak gdyby dodania chyba skrzydeł nam. Modlitwa dodaje skrzydeł naprawdę i sił. W Zielonej Górze w kawiarni pod Aniołami odbyło się spotkanie poświęcone zagadnieniom misyjnym oraz prezentacji inicjatywy Wielkopostna Ofiara Serca. W spotkaniu z misjonarzami wzięła udział młodzież oraz liderzy organizacji pozarządowych. Misjonarze przybliżali kulturę Afryki, uczestnicy uczyli się lokalnych śpiewów, oglądali film poświęcony misjom. Każdy mógł osobiście porozmawiać z misjonarzem. Nie zabrakło też materiałów informujących o pracach na misjach i wolontariacie. Rzeczywistość milionów dzieci i młodzieży na całym świecie jest bardzo smutna. Powodem tego jest głód, wojny, wszechobecna bieda. Dzięki misjonarzom, misjonarkom i wolontariuszom ich życie się zmienia.
Halo, szczęść Boże. Halo. Halo, ksiądz Jan z Ugandy. Szczęść Boże. Pani Kalina. Pani Kalina. Dziękujemy. Dziękujemy. Za pomoc. Za pomoc. Bardzo Cię kochamy. Bardzo Cię kochamy. I pamiętamy o Tobie. Pamiętamy o Tobie. W modlitwie. W modlitwie. Wspierajmy misjonarzy modlitwą i ofiarą. Misjonarze są wdzięczni za każdy gest życzliwości. Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. If you like it or you don't like it, one day I will sing Jesus. If you like it or you don't like it, one day I will sing Jesus. Oh, but it's sure.